synku? Parówki. A jaką? Jedynki. Poproszę jedynki. Parówki jedynki to jeden z najnowszych produktów z ogromnej palety smaków Indykto. Smak i zdrowie na co dzień. Jaka jest ich tajemnica? Gdzie tkwi klucz do sukcesu Indykpolu? A jak się robi te parówki? Chcesz wiedzieć? To wezmę cię do fabryki. Punktem wyjścia była trafna strategia rozwoju. To jest właśnie fabryka, w której produkuje się twoje ulubione parówki. O, zobacz, tata. Cześć, synku. Panie prezesie, jak pan ocenia z perspektywy czasu początki firmy? 15 lat temu mięso indycze było w Polsce praktycznie nieznane. Przez te 15 lat Indykpol nie tylko przekonał Polaków do zalet mięsa indyczego, ale również nauczył Polaków jeść przetwory z tego mięsa. Początki firmy były pracowite. Firma krok po kroku przygotowywała się do funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym na rynku krajowym i w zintegrowanym systemie rynku unijnego, stopniowo podnosząc swój potencjał produkcyjny. Niezmiernie ważnymi elementami strategii Indykpolu jest zapewnienie dostaw najwyższej jakości surowca. Wszystkie procesy produkcji, od pozyskania surowca po jego przetworzenie, odbywają się zgodnie z najwyższymi normami w środowisku izolowanym od zewnętrznych warunków i potencjalnych zagrożeń. Ośrodek produkcji hodowlanej piskląt we Frednowych to największy w kraju producent piskląt indyczych z jaj uzyskiwanych od własnych stad reprodukcyjnych. Produkuje rocznie ponad 4,5 miliona piskląt indyczych. Pisklęta rodzicielskie kupuje w najlepszych, renomowanych światowych centrach hodowli zarodowej. W procesie odchowu stad rodzicielskich ośrodek korzysta tylko ze sprawdzonych mieszanek paszowych uznanych producentów. Odchów stad prowadzi w izolowanych przestrzennie obiektach firmowych z zachowaniem rygorystycznych zasad sanitarno-weterynaryjnych. Taki system produkcji gwarantuje wysoką jakość genetyczną i biologiczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych piskląt. Produkcja żywca drobiowego w grupie kapitałowej realizowana jest dwutorowo we własnych fermach oraz przy współpracy z hodowcami kontraktowymi. Grupa przetwarza rocznie około 100 tysięcy ton żywca drobiowego, z czego około 25% dostarczają własne fermy. Współpracujące z grupą fermy korzystają z tych samych źródeł zaopatrzenia w pisklęta i paszy. Jednorodny program hodowlano-sanitaryjny i weterynaryjny, nadzorowany przez służby surowcowe spółki, gwarantuje wysoką jakość i zdrowotność pozyskiwanego żywca drobiowego. Nowoczesne linie do uboju i dzielenie drobiu umożliwiają śledzenie partii wyrobów przez cały proces technologiczny, a oznakowanie produktu finalnego pozwala odtworzyć proces z określeniem fermy i stada, z którego pochodzi żywiec. Produkcja ubojowa i przetwórcza w grupie kapitałowej realizowana jest w trzech zakładach. Zakłady w Olsztynie i Świebodzinie specjalizują się w produkcji mięs i przetworów z indyka, natomiast zakład w Lublinie uzupełnia ofertę handlową o wyroby kurczęce. Dodatkowo zakłady w Olsztynie i Lublinie realizują sezonową produkcję gęsi. Umożliwia to wykorzystanie efektu skali oraz optymalizację kosztów produkcji. Dzięki dotacjom unijnym powstał ukończony w lecie 2006 roku najnowocześniejszy w Polsce Wydział Produkcji Parówek w ruchu ciągłym. Gwarantuje on osiągnięcie najwyższych standardów jakości wyrobów. Inwestycja umożliwia wytwarzanie 1000 ton parówek miesięcznie, a automatyczne sterowanie procesem zapewnia wysoką efektywność i kontrolę wszystkich parametrów produkcji. Dzięki temu zapewniona jest całkowita powtarzalność poszczególnych szarży produkcyjnych. Produkty wytwarzane w należących do grupy kapitałowej Indykpol zakładach są bezpieczne i zdrowe. Od ponad 5 lat grupa Indykpol stosuje procedury systemu HACCP,
a od roku 2004 procedury systemu zapewnienia jakości ISO 9001. Zakresem procedur tych systemów zostały objęte wszystkie etapy produkcji. Od zakupu żywca drobiowego poprzez układ logistyczny aż do klientów zewnętrznych. Aby produkty dotarły z fabryki do konsumenta, potrzebny jest wysiłek wielu osób. Nie odbyłoby się to bez współpracy wszystkich naszych partnerów handlowych, z którymi wiążą nas często długoletnie relacje. Indypol posiada 120 specjalistycznych samochodów, przygotowanych do przewożenia wyrobów w niskiej temperaturze, tak aby na żadnym z etapów dostaw nie był przerwany łańcuch chłodniczy. Od momentu złożenia zamówienia w każdym punkcie kraju do jego realizacji nie upływa więcej niż 48 godzin. Produkty dojeżdżają na miejsce terminowo, a system ich transportu i dystrybucji zapewnia zachowanie wysokich standardów jakości wyrobów. Nad współpracą z klientami czuwa grupa przeszkolonych i doświadczonych handlowców, którzy na bieżąco reagują na potrzeby zgłaszane przez odbiorców i zapewniają wysoki poziom obsługi. Dodatkowo od 2 lat w firmie działa scentralizowany system przyjmowania zamówień handlowych w ramach stale rozbudowywanego call center. Kampanie reklamowe marki i produktów Indykpolu były zauważalne przez handlowców i konsumentów. Skutecznie wzmocniły pozycję i umożliwiły dalszy, ekspansywny rozwój firmy i poszerzanie oferty. Żona śmieje się, że przynoszę pracę do domu. Teraz dbam nie tylko o siebie i muszę zwracać szczególną uwagę na to, co jem. W pełni ufam mężowi i jego firmie. Dlatego wybrałam produkty Indykpolu. Kampania produktów na grilla odegrała bardzo ważną, wręcz decydującą rolę w okresie społecznej i medialnej histerii rozpętanej wokół zjawiska ptasiej grypy. Ostatnia kampania w mediach, w tym w telewizji, prasie i internecie, miała charakter produktowy i zapewniła odpowiednie wsparcie dla wprowadzanego nowego wyrobu parówek jedynek. Kochani, co zjecie na śniadanie? Ja chcę parówkę. Parówki jedynki. Pierwsze takie praktyczne opakowanie. Dzięki niemu parówki na długo zachowują świeżość i wyśmienity smak. Ale pyszna parówka. Masz rację. Jedynki zrobione są z najwyższej jakości mięsa. Są tego pilne. Parówki jedynki z najwyższej jakości mięsa. Indykpol bierze aktywny udział w życiu swojego regionu. Poprzez wspieranie wielu lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych w sposób trwały wzbogacamy i rozwijamy potencjał regionu, na którym stworzyliśmy naszą firmę. Jesteśmy sponsorem wielu działań i stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej. Panie prezesie, jak widzi pan przyszłość firmy? Przyszłość to jest zarówno walka o polski rynek, w którym jesteśmy dominującym dostawcą produktów indyczych i chcemy tą pozycję utrzymać, ale również spojrzenie na zachód, gdzie eksportujemy coraz więcej naszych wyrobów i kraje Unii Europejskiej doskonale znają już naszą markę, jak również ekspansja na wschód, gdzie dzisiaj moda na indyka jest na tym samym etapie, na jakim była w Polsce 15 lat temu, czyli po prostu praca od podstaw i przekonanie również naszych wschodnich sąsiadów, że jest to doskonały produkt.